Siema, siema, z tej strony Devolucja TV. Ja nazywam się Kilian, a siedzi tutaj dzisiaj ze mną Jander. Mamy dla was kolejną, czy tam pierwszą, czy którąś tam drugą, się pogubiłem, drugą grę. Drugą grę, jaką oglądamy. W każdym razie jest to już kolejna gra. Tak, ale możliwe, że jest wcześniejsza i że usłyszą to zanim zobaczą tą pierwszą grę, którą nagrywaliśmy. Bo wydaje mi się, że to jest ta gra przed. Nie. Albo po. To nie, jest po? To zdolny bracket. Aha, okej, okay, dobra, tak, no to drugą. Dlatego tak nagrywamy w chronologicznej kolejności, pamiętam. Dobra, okej, okay, no. To jak pamiętasz, to dobrze. No i to mamy Ravena, który się nie popisał w poprzedniej grze. No, skill mu coś tak w dociąganiu kart nie podszedł. Tak, nie zadziałał, natomiast tutaj skill będzie polegał trochę na czymś innym. Ja to ja idę biorąc pod uwagę, że będzie grał IG. Chociaż natomiast... nie, to jest 49, więc tak. Spoko. Ale po drugiej stronie mam Marchewę z nulem. I wow. Better than yours memem jakimś. Milkshake'ami. Nie wiem, może Marek będzie ogarniał takie rzeczy. No, zapytamy go. Chociaż wolałbym zobaczyć grę w drugą stronę. Chyba przed Argusem. No niestety, no... A Argus zawsze spoko. Nie nagrałem żadnej gry Argusem. Raven, pamiętam, do Bratysławy wziął swojego 5x4-kartowego IG. I lekko mówiąc mu nie poszło tym IG, a runnerem poszło mu bardzo dobrze. Mhm. Chyba tak było. I po prostu, no... A może to runner go nie pociągnął? A szczerze mówiąc już nie pamiętam. W każdym razie grał długo 54-kartowy IG. Zrezygnował z tego chyba sam się znudził. Dzień przed turniejem, naszymi małymi worldsami polskimi. I zmienił to na tego sławnego decka, który wygrał Gen Con. Pewnie z jakimś drobną ravenową zmianą. Więc tutaj będziemy oglądali zabijanie trochę intensywniejsze niż tak, to tak, widzieliśmy w tym sezonie. Tak, ze strony Zarota czy Jacka, którzy tam lubili sobie po prostu posiedzieć godzinkę nad herbatką i męczeniem runnera. A natomiast ze strony Marchewy mamy nula. Ciekawe, to znaczy, że będziemy mieli zabijanie ice'u? Tak, to na pewno. Widzę tam już sztućce. Może co tam, czego możemy się spodziewać? A ja, no, wiem, czego się możemy spodziewać, na pewno ale zobaczymy. No i widzieliśmy syfony przed Mulliganem. Tak, no to no będą syfony, czy jak będą syfony, to pewnie jaki hol. Jest anarch, jest syfon. Natomiast z każdym złym lodem zrezowanym Marchewa jest sobie w stanie bardzo łatwo poradzić. Mhm. Rumor mil. Trochę szczapy. Znaczy z drugiej strony nie spadnie raczej w najbliższym czasie, ale... No, prawdopodobnie w ogóle nie spadnie. A wiesz co, Raven ma Chronosy. Chyba specjalnie też, znaczy może nie tylko na Rumor Mill'a, ale ma po prostu. No, Rumor Mill jest bardzo mocnym kątem na ten deck. Znaczy tak na dużo ilości decków, w ogóle jak na dzień taki. O! Nie działa. Mam nadzieję, że panowie to wiedzą. Topa. A jakby to zagrał w drugą stronę? Najpierw skacze, a potem rumor mi. Ja, to miałby dwa punkty. I ma dwa punkty. Bip. Sędzia. Na szczęście, uwaga, ktoś się odezwie. Nie. Ou. A miałem to ostatnio z Ravenem. Gramy sobie. Fajnie jest, rumor mi na stole. Chairman, dobra, kasuję za te 20 kasy. IG biorę. Wieczory później, ej, Raven, ale ja mam rumor mina, ten chairman nie działa. Dobra, to bierz sobie kasy i oddawaj tego chairmana. Dobra. Niech se leży. Złą drogą wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby ta możliwość, że to ci daje punkty, nie działało nie tylko z archiwów. Ale też, znaczy nie działa z archiwów, bo nie muszę usunąć karty z archiwów, ale też z centralnego serwera na przykład. No, dopiero jak jest zainstalowany. To by było dużo bezpieczniejsze i można by było tym fajnie grać. No, byłoby sens wtedy tym po prostu grać. Charmanem można. Biorąc pod uwagę, jak małą ilością agent grasz i jak bardzo potrzebujesz Charmana do zabijania. O. Ale ci wszyscy dyrektorzy byliby wtedy dużo bardziej... Grywalni. Tak. Miałoby się chęć ich wrzucić, bo tak. Po prostu wkładasz ich po to, żeby sobie polepszyć tak. Szanse. I nie, bo nie podżynasz sobie gardła grając Wizardem. No. Albo sobie podżynasz i tak, bo czemu nie? Bo lubisz. O, 2, 2, 2. 2.
2 do 1. Raven. Będzie jeszcze jeden skok. Nie? Nie będzie. Nie, bo to chyba było w ostatnim kliku. No widzisz. No to już zabawnie zaskoczy w ostatnim. Marchewa słyszał chyba, że się na Śląsku gramy ten Psi Game na 1. Aha, było 2-1, tak? Mhm. No tak. Ale Raven się nie dał. To nie możemy już nikomu o tym powiedzieć. Ale wszyscy wiedzą, teraz musimy grać inną. Musimy ustalić nowy śląski kod. No, 0? No, może być 0, ja nie lubię nigdy płacić. Ale ich okłamaliśmy. A. Ale nie mów nikomu. I tak nikt tego nie ogląda. Cicho, 30 osób na świecie. O kurde. Warcy to chyba z 1000 oglądało. Zaraz tu Marek przyjdzie ze swoimi 2 milionami subskrybentów. O Jezu, ale te agendy po prostu ci wychodzą. Au. Ale może go zabiję przynajmniej. Tak myślisz? Nie. O, Sports Hopper to akurat coś, co Marekowi bardzo by się przydało. To jest świetna kontra na Roliny. Zdecydowanie. Ale jest już déjà vu. No to powinien to... No tak, ale déjà vu też możesz stracić. Natomiast instalacja Hoppera z déjà vu to już jest... Piątka. Jeszcze kliknąłby po kredyt, o właśnie. No cóż. No Marchewa jest w dobrej sytuacji, bo wystarczy mu Future Perfect. Tak. Który wiemy, że jest na ręce. O, jest Sensi, tego, czyli bardzo fajna karta tutaj w IG. Znaczy, zakrztusiłem się tym tylko w IG, znaczy, że w IG. To jest w ogóle wszędzie jest, karta. Tak. No ogólnie rzecz biorąc, gdyby nie Sensi, to meta Warcowa na przykład wyglądałaby inaczej. Tak, zdecydowanie. Bo CTM po prostu bardzo polega na Sensi. Bo to jest aset, który musisz usunąć, a nie możesz. Bo nie chcesz tego taga. A i może Sensi wrzucą na MQL albo dadzą unik. O, to jest fajny pomysł. Też wydaje mi się, że nie... Znaczy to było kolejne... No. Znaczy jak go wrzucą na MQL, to nikt nie będzie nim grał w ogóle. Ale powinni też już powoli coś zacząć wypływać z tego MQL, bo zaraz to będzie 20 kart. No. Już nie ogarniesz tego, ile można. Myślę, że Lady spokojnie może już wypaść, bo na zwyczajnie świecie wprowadzili tyle barier z kilkoma subrutynami, że Lady już jest fajnie taksowana. No właśnie, a teraz wszyscy grają BB Clipper, więc... No. Może Dawida mogliby wrócić? A biorąc pod uwagę to, ile ma jest teraz dużych ice'ów... Ile będzie. I ile jeszcze będzie, no. To spokojnie mógłby wypaść. Już nie jest aż taki. Właśnie ostatnio siedziałem w kiblu i sobie pomyślałem, Wormhole byłby dużo lepszy, gdyby miał dwie subrutyny. Och, wait, wszystkie kosmiczne wszystkie ice tak, były tak, dużo tak, lepsze. Tak. To jest był podstawowy błąd tych ice'ów po prostu. Ta jedna subrutyna to było takie, no fajnie, Wayland. No ja rozumiem, Wayland nie kombinuje się, czyli tylko po prostu stawiać jakiś Enderun, zrasz program, z Resolve'u inny. O Jezu. Kolejna agenda. Widzę, że Ravenowi już chyba nie by zostały żadne agendy. No także kiepsko się to układa ze strony Ravena, bo Marchewa po prostu realizuje spokojny plan. Kradnięcie agent. To na dwóch kartach. Jeżeli ma dedication ceremony i runa na stole. No mówiłem. To będzie piw paw. O, no plan aż od nam się pojawił. Ciekawe. Do wyszukiwania sztućców. Do syfona. Albo sztućców. To jednego i drugiego. No. Syfona jak nie masz, no bo to dwa influence za syfona tak właściwie. Tak. Dobra, jest ceremonii. No. I? No. Czy jest Ronin? Ciekawe, czy jak jest Ronin. Jak Ronin wyrotuje, no. To pojawi się samuraj. Jak samuraj wyrotuje, to pojawi się Shogun. Ale to z Ronin. 20 net damage. 100 awansów. Ale z Ronina nie awansujesz na samuraja. Możesz, jeśli przyjmiecie ktoś. Tak? Tak. A to nie jest tak, że twój honor już jest splamiony i... Nie, jeśli twój honor jest splamiony, to popełniasz seppuku. Jeśli pozwoli ci twój pan, bo nie koniecznie ci może pozwolić. Ale możesz też być tym, rogue wtedy, rogue one'em. Łotrem jeden? Mhm. No możesz, ale to jesteś wtedy bandytą. Oni się też nie nazwali jakoś tam specjalnie. No często, nie, no to często byli Roninowie, tak? No bo co oni mają robić? Seppuku. Mi by się nie chciało seppuku, to jest takie słabe trochę. A, to przecież to jest honorowa śmierć. Bo ty wybierasz, jak umierasz. To właśnie jest bardzo ciekawe, że tam samobójstwo nie było tak traktowane ale totalnie negatywne, tylko właśnie jako zawsze możliwość wyjścia, tak? Ale mógłbyś też po prostu najzwyczajniej w świecie żyć. No, ale jeśli spłamiłeś honor swojej rodziny,
albo przegrałeś, po prostu miałeś jakiś cel i przegrałeś. Na przykład, jak, nie wiem, przegrasz grę z IG. A. No to po prostu bierzesz nóż i w jedną stronę, w drugą nie, stronę. Nie, myślę, że to nabierzesz jej w drugą stronę. Jeżeli wygrasz grę grając IG, to zobowiązujesz się do tego. Splam jest twój honor. No. Siara trochę grać tak tym czymś. Nie. Ważne, że to nie jest to 54 kartów. No dobra, to nie jest te zamęczające. To jest, wydaje mi się, że duża, duża różnica. No to Raven spokojnie, możesz nie popełniać sepuku. Nie, Raven nie musi. Nie może. Zresztą jest jedna, znaczy, czekaj. Jest jedna karta, na którą zależy, czy mu pan pozwoli. A nie znaczy, wiem. Też. Nie wiem, może jest wolnym człowiekiem. Nie wiem, kto jest panem, do, panem Ravena. Wydaje mi się, że to może być Doman. Albo... A, bo i odwrotnie też. Tak. I tam mam dziwne te swoje... O, przyszedłem, zauważyłem, że coś mi się tutaj nie podoba, na razie. Siema. Wiesz co, nie będę tego przesuwał. No, coś ty zrobił. Kogo no. obchodzi, ile on ma kart w tym? Jak to ile kart? Przecież aha, to są, bo tam będą serwery tego, jeszcze to widać. Są zarysowane karty. I Brother Ravena w końcu. No, no, to jest podstawa. Zawsze ustawiam kamerę do Brother Ravena i wszystko działa, wiesz. Nawet okrzyczałem Ravena, że buduje taki serwer, takie serwery, a on mówi, że jego to nie obchodzi. Dokładnie, on gra, nie daje się nagrywać. No. Dlatego Raven mówi, że nie... Że, dlatego Raven gra bez maty, ponieważ mata go ogranicza. No cóż. Potem jak już pojawiło się tam miliard nowych kart, myślę, że mogą być tam jakieś nowe Roniny, tak startupy. Zwłaszcza, że Hosha Infrastructure widać, że tam już... Tam już jest drugi. Kolejne czeka, tak. Chyba, że to jest... Aha, to jeszcze może być to śmieszne combo. Prysek i... Psychic Field. Ach tak, bo on ma Pryseka. 50% szans, żeby 66% szans, czy zabijesz. No tak. Tak wychodzi 1/3 szans, że ginie. Mniej. 1/3. 1/2 razy 2/3. Dobrze myślę? Nie, no. 50% szans, a potem masz 66. No tak. Znaczy, najpierw musisz wygrać tego pstu, a potem zadać. No to kolejność nie ma znaczenia. No właśnie. Nie wiem, prawdopodobieństwo. Nie wiem, to ty liczyłeś te rzeczy w szkole. No 1/2 razy 2/3 i wychodzi ci 1/3. Tak? Aha. No czyli to... całkowicie masz 33% szans, że go tym zabijasz. No to fajnie. No w pytę. Jeszcze przeciwnik musi na to skoczyć. Tak. I jeśli wiesz, że coś takiego istnieje, to nigdy na to nie skoczy, więc szanse spadają do zera. Chyba, że zrobisz Bullfroga, ale kto albo by, to nowe Jinteki. Ale kto by tym grał, będąc tak wysoko w topce? Kto by grał Prysekiem? No dobra, Raven. Pan po lewej, pan po prawej. Ale on by dwoje grali Prysekami. Grał w Argusia. To... No grał, ale to dalej była paskudna karta. No tak. Ale co powiedzmy, że jest jakoś usprawiedliwione, bo to jedna z lepszych możliwości do otagowania W Waylandzie, tak. Zwłaszcza, że to jest neutralna karta, więc no, może... No żeby... jak z tym, wiesz, jak z Enigmą i z paroma innymi rzeczami, które są najlepszymi kartami Waylanda. Tak. Póki co. Spider Web dzielnie broni horroru tego honoru barier. No, zaraz wyjdzie kupa fajny barier. Mhm. Z znakomitymi subrutynami End the Run. Nie. W dużej ilości. Ale też Gain 2 i End the Run. Haha, Apex program. In your face. Tak, najważniejszy myślę plan kontrować Apexa. Po prostu to jest. Myślę, że zatrudniają 5 gości do tworzenia kart i 5 do kontrowania Apexa. Tak. Bo wiedzą, że po prostu on nie może. On nie może być wygrywać. Ale no flafowo po prostu, nie? Masz tak. Tą inteligencję, która może zniszczyć cały świat, wszystko, tak. Zrobi apokalipsę i co? I każdy się musi jakoś obronić. Powiem tak, wystarczy, że wyszłaby karta do Apexa, każda subrutyna to End the Run. No. No i... działa. Apokalipsu już dowoli. Akopalipsa. A może wyjdzie taka i dlatego teraz tak cudują. Robisz kokopom w swoim... Znaczy nie, no mogą, nie muszą zrobić typu, że w każdą, typu... Tylko, nie wiem, enkanturujesz lód i każdy... Zamień wszystkie subrutyny na End the Run. Mhm. Coś lepiej to po prostu zrobić, zamienię też wszystkie subrety na nic, albo przez kozlut. Inside job. Hmm. Ale nie, bo wtedy możesz używać tego, wiesz, wewnątrz... Znaczy, no,
Wiesz, to tematycznie by było, gdyby to zamieniał na Enderany i mógł złamać swoim wiecznym głodem. No. I sprayować potem. I robić z każdego lodu ciasteczko. Dokładnie. Z takim lukrowanym guziczkiem. Jestem ciekawy, co teraz myśli Marchewa? Jaki jest jego plan? Biorąc pod uwagę, że ma Itera, który pokaże mu dokładnie zero kart z centralnych serwerów. Na remote szansa na to, że jest jakiś, jakaś agenda, jakby nie było, istnieje. Mógłby to zacząć sprawdzać. I przy okazji zginąć. I oczywiście jest taka szansa, trzeba to wziąć pod uwagę. No, ma Syfona. Natomiast Syfon nie wejdzie. Myślę, że Marchewa składając tego deka nie brał pod uwagę tego, że trafi na taki IG, który może go zabić. Ale ma tutaj Headwars i Portshoppera. Tak, ale nie ma win condition. Nie, ma Keyhole'a. Aha, ma Keyhole'a. Ma Keyhole'a. Dobra, no to nie jest ma tylko win condition. Musi mieć jakiś multi access. Może, wiesz, albo Keyhole, albo medium i zawsze coś, tak? Nie no, medium się nie zgrywa z Iterem. Kompletnie. No właśnie, no to mówiłem, że ma Keyhole'a tutaj. Więc spokojnie. Dobrze, uspokoiłeś mnie. Marchewa zaczął ostro tasować karty, żeby sam przypadkiem białe tyki go nie trafiły. No. Raven. Zarobił. Więcej tych Azteca serwerów. Widzę, że Raven, Raven twardo ignoruje zdolność IG. Jedyne karty w archiwach to hedge fundy. Nie no, ma z boku te, są te ciepnięte. Bo... A, dobra, okej, okay, przepraszam. Po to kamerę odsuwałeś. Kurczę, nie, po to. Nie? Nie, po myślę, to, żeby widzieć te karty u góry. Myślę, że te 14 to jest limit serwerów, które może założyć Raven. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. Jeszcze pięć serwerów. No, myślę, że spokojnie byłby w stanie to znaleźć. Cóż, Marchewa cierpi na syndrom gracza przeciwko IG, zdobądź 6 punktów i tyle. Zobaczymy, co się tutaj stanie. Raven sobie tam szykuje pewnie ceremonii ładne i tylko czeka, aż Marchewa zejdzie poniżej określonej ilości kart. Albo aż złoży sobie bioetiksy. No właśnie, no o to chodzi. Każde bioetiksy mu pomagają. Zbliżają go do zwycięstwa. Ja muszę więcej takie Magic pograć. To jest ciekawe, totalnie defensywne podejście. W którym runner często nie jest w stanie nic zrobić. No, ale te 409-kartowe przynajmniej nie było aż takie... No, nie było grindujące. Męczące, no. Tak, właśnie. To jest bardziej traf na pułapkę, ewentualnie traf na agendę, a takie tam po prostu... Takie bardzo, powiedziałbym, argusowe, wyrób sobie sytuację, żeby zabić, ale jest trochę pewniejsze niż właśnie sam Argus, niż Wayland. No bo tam to było takie... Budujesz sobie silniczek ekonomiczny, tak? City Hall ci wyciąga milion kart, wracasz sobie karty, gra trwa w nieskończoność. Był problem. No cóż. Powoli zbliżamy się do końca. No właśnie, zobaczyłem, postawił błąd Marchewy. Genius on od razu z Sensi. Nisko tego nie kosztowało prawie. No, wcześniej tak. Drobne pieniądze. I teraz po prostu Raven jest już bardzo ustawiony tymi wszystkimi kartami, które sobie powyciągnął dzięki Sensi. A coś mi mówi, że będzie Chairman zrezygnowany. No, możliwe, że już się zbliżamy do tego momentu. Dwa bioetyki, Chairman. No, ale potrzebuje tego Ronina, nie? Tak. Tak czy siak. Ronin jest tu niezbędny. Zabijanie. Chyba, że przyjmik zostanie... Flaszki. Chyba, że przyjmik zostanie na dwóch kartach, to wtedy jesteś w stanie zabić. No, Raven Fetto. Kolejne jakieś tech startupy. Pewnie już rzucił. I tylko czeka na moment. Czeka w napięciu. No Marchewa może sobie modfingować w Mormila.
Nie no, spodziewałem się, że ta gra będzie gorsza. Nie, no ja ci mówiłem, że to nie. Te 409 kartowe nie, no. Nie, nie są takie. Ale Raven gra to wie, że on może po prostu chce się na każdym po prostu tak znęcać psychicznie. Jak tak. A masz ty, a masz. Tak myślisz? A jakim Gorbem gra teraz Raven, bo nie pamiętam. A nie gra dalej tym samym? Tak? Nie, nie wiem. Tak. A rzeczywiście tak gra. No, rumor. Tak, tak. Rumor mielił. Rumor mielił dużo wysadza. No i dobrze zagrane keyhole i syfonowanie. Usuwasz hostile infrastructure, żeby twój keyhole mógł w ogóle wejść. Mm-hmm. Usuwasz biotyki, jak tylko są zarecerzowane. No i jest fajnie. Ogólnie, no, biorąc, slums, z tym deckiem da się poradzić. No, był trzeci Bioethix w końcu. No to jest trzeci Bioethix. Chło, nowy ten, już Ravenowi się nie chce sięgać dalej. Pewnie jakiś hero. No już musiałby poprosić kogoś, żeby mu te karty nosił. Nie no, hero nie będzie, bo jest rumor mill. Aha, tak. Się pojawił nowy. No, ale z trzema Bioethixami jest już koniec. No. Chyba, że będzie Ahedurs. No. Którego dość łatwo będzie trafić. No. Zobaczymy, czy Marchewa tutaj coś będzie kombinował w tą stronę. Nie wiem, czy zagrywa jakiegoś Ahedursa, więc jest szansa, że coś ma. Ma jednego za... A nie, czekaj, nie, to Raven w poprzedniej grze. Jezu, że mi się zlewają w jedno. Raven? Nie, te gry. Ale Marchewa się poddał. Tak? Dociąga karty, tak właściwie nie wiadomo po co. Gamble też taki sensu. No zobaczymy, czy jest nie jest Ahedurs na ręce, więc spokojnie. Jest trzeci Bioethix, tak? Tak, tak, był uinstalowany trzeci. Teraz będzie. To zobaczymy, czy trafi Ahedurs. No ale jeśli Marchewa nie usuwa Bioethixów, no to nie ma szans na wygraną. No tak. Bo po prostu Raven go zniszczy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Dwie karty. Raz Ronina gdzieś jest. Res. Nawet tutaj jest. Res. Dedicated Ceremony. I cztery awanse. Pif paf. Marchewa jest tylko ciekawy, jak ginie. O, i był drugi Ahed. Było to. Był, no, był, był. Jeden. Czekał. Jeden bo jeden, no ale był. No, szansa była. Żeby... Co jak nie teraz, to w następnej. No tak, no biorąc pod uwagę, że Marchewa w ogóle tego nie usuwał. O, ile agent. No wszystko sens i wróciło na dół dalej. No dokładnie tak. Ja o to chodzi, sens i po prostu bardzo pomogło tutaj, no, żeby nie wziąć tych agent na ręce. Wydaje mi się, że nawet filotyk był na stole. W sumie. No cóż. No ale żeby nie było, Marchewa nie był tak blisko wygranej, ponieważ ten hero nie powinien należeć do niego. No cóż, Marchewa... Ale nawet jakby, nawet pomimo tego, że należał to za bardzo... Z jego board state'em nie widziałem szansy na to, żeby cokolwiek mógł. No nie miał, Marchewa nie miał pomysłu poza tym, żeby po prostu ukraść jakieś agendy. I potem już nie było pomysłu, nie było żadnej... Marchewa nie skoczył na żadną remotkę. No, żaden centralny właściwie. Tak, potem... on był bardziej przygotowany, widać, na korpus z dużą ilością lodów, a to nie ma dużo lodów. Więc większość twojej karty jest zbędna. No cóż, Raven przechodzi do dalszej części lower bracketa. Dokładnie. No a Marchewa żegna się z turniejem, zajmując bodajże... Szóste? Szóste. Chyba szóste miejsce. Tak. Piąte, szóste. Chyba no, takie było. Chyba na tym było. Razem z Diablo? Nie pamiętam, z kim dokładnie zajął to. Trzeba cię zobaczyć potem. Natomiast Raven tutaj wbija się ostro w top 4 w tym momencie. Uhu. Dobra, no to dziękujemy. I zapraszamy na następną.